gdybym nie poszedł na tamto boisko. Nigdy nie dowiedział się, czym jest hip-hop. Nigdy nie byłbyś zaznajomiony z moją ksywką. Czy szanowałbyś teraz moje nazwisko? Powiedz! Gdybym nigdy nie stanął na scenie, moim marzeniem byłoby słyszeć nie hałas, a ciszę. Zostawiłbym całą presję, życie by było łatwiejsze, ale czy przy tym szczęśliwsze? Powiedz! Gdybym zamknął się w sobie na wstępie, będąc ostatnim w kolejce na kępie, nie krzyknął ksywki, by dopisali do listy. Nie wygrałbym tamtej bitwy, to czy dzisiaj byłbym nikim? Powiedz! Gdybym rzucił na zawsze to wszystko, gdy raz czy drugi nie wyszło i przestał wiązać z tym przyszłość, czy mógłbym przed lustrem stanąć i z czystym sumieniem krzyknąć w twarz, że jestem mężczyzną? Powiedz! Gdybym stracił tę szansę, co gdybym w jednej sekundzie stracił rap na zawsze? Czy ci sami kumple dalej byliby kumplami, na których mogę polegać, czy powiedzieliby z fartem? Radź se, znasz mnie, mam cel w rapie, jak też mam dnie słabsze strasznie. Gdybym nie popadał w to lenistwo, tylko pisał raz za razem, to czy dzisiaj miałbym już złoto na ścianie, na chacie? A gdybym miał lepszy start, mógłbym zacząć od początku, ale bez tych wad. Szczyt, nie gapiłbym się na tych, co weszli tam. Może bez problemu mógłbym się tam zmieścić sam. Ile treści mam? Ile treści mam? W głowie, gdy tak gdybam i przy tym sam spoglądam na siebie. Tyle rzeczy w moim życiu mogło skończyć się inaczej. Równie dużo, ile rzeczy w życiu mogłem zrobić lepiej. Byłem poukładany jak tamci ze świadectwami z czerwonymi paskami. To dla mnie chwila zwątpienia, bo nieuporządkowany. Goniłem za marzeniami, a kiedy miałem swój cel, to nie była ocena. W domu znowu awantury, to z natury był już standard. Mimo tego, że nikt mi tam nie wyrządził nigdy krzywdy. Normalność to panna, której nie znałem osobiście. Od rówieśników coraz częściej słyszałem: jesteś dziwny, bo byłem dziwny. Jestem nadal i zawsze czułem się obcy wśród tych, co żyli wygodniej. Wychodziłem z domu wtedy z pustymi rękami. Pytasz, co miałem ze sobą zawsze? Miałem ze sobą problem, a chciałem zgubić go. Gdybyś dał opcję ucieczki, mi ruszyłbym zaraz biegiem, a byłem pogubiony wciąż. Chciałem odnaleźć coś, w czym bym odnalazł siebie. Rap przyszedł do mnie przez siostrę. Pierwsze wersy składałem pod jej okiem. Gdy domowe ognisko płonęło kłótniami, od rodzinnego kółka wolałem sajfery pod blokiem. Przez to dla ludzi byłem jeszcze dziwniejszy. Śmiali się z mych wersów zamiast zbijać przez nie piony. Pamiętam pierwszy występ, jak zostałem wyśmiany, obruty wyszycony i przekreślony. I pamiętam pierwszy występ, przy którym oklaski nie pozwoliły mi dokończyć wersu przez moment długi. Chciałbym mieć same takie, ale sam odpowiedz, czy gdyby nie było pierwszego, to czy byłby ten drugi? Gdyby nie było słabości, czy byłaby siła? No jak to jest, mordo? Czy byłoby dobro, gdyby nie było zła? Jak pozbędziemy się zła w sobie, czy zostanie samo dobro?